Po niezapomnianych dniach w tętniącym życiem Nowym Jorku, malowniczej Pensylwanii i majestatycznym wodospadzie Niagara ruszamy w dalszą podróż. Przed nami stolica Stanów Zjednoczonych, Waszyngton. To tu, w Białym Domu, podejmowane są decyzje, które kształtują losy świata, a wokół rozsiane są monumentalne pomniki amerykańskiej historii. Następnie przeniesiemy się do typowo amerykańskiego doświadczenia – gigantycznych supermarketów. To, co tam zobaczycie, to nie tylko zakupy, ale prawdziwe widowisko – półki uginające się pod ciężarem tysięcy produktów. Wszystko w jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki. Na koniec zanurzymy się w błogi spokój nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. W nadmorskiej miejscowości, gdzie czas płynie wolniej, a szum fal i świeży morski wiatr przynoszą wytchnienie po pełnym wrażeń tygodniu w Stanach Zjednoczonych. Idealne zakończenie tej wyjątkowej podróży. Zostawiamy auto tutaj, przy jednej stacji metra, Twin Brook. No musi to być potwierdzona informacja, że tak lepiej zrobić niż pchać się autem do samego Waszyngtonu. Kilku ludzi już nam to mówiło, że Waszyngton jest bardzo zakorkowany. No i dostaliśmy właśnie polecajkę, że tutaj przy stacji Twin Brook jest duży parking. Kosztuje tutaj parking $5. I zostawiamy tu autko, wsiadamy w metro i jedziemy już stąd do samego Waszyngtonu. Coś ma pan do powiedzenia? Tak, mam do powiedzenia, że za 5 minut jest metro, więc jakbyśmy w 5 minut się wyrobili, byłoby fajnie. Zamykam. Nie zdążymy na najbliższy pociąg, bo musieliśmy najpierw ogarnąć, jak tu się te karty kupuje. I jeszcze jedna, tak? No dobra, to teraz każdy ma po karcie i zobaczymy jak dalej. Jest. W ogóle pytaliśmy pomocy w tym okienku, ale pan jest tam chyba bardzo zjarany i nie jest w stanie mówić. Tam po prawej już jakieś protesty. I tutaj mamy Biały Dom. Słyszysz, Kotek, jak już jaką parodię zrobili? Trump na swoim ostatnim hejtem, co gadał z Kamalą, powiedział, że ci ludzie jedzą koty. I teraz robi z tego parodię i pośpiewają. The eating the cats, the eating the dog. Tutaj, w tym miejscu, w tym budynku mogą zostać podejmowane najważniejsze decyzje tego świata. W sensie decyzje, które mogą mieć wpływ na cały świat, nie tylko tutaj na Stany. Także warto odwiedzić to miejsce. Widzę wszędzie policja, ochrona, Secret Service, konkretne bramy. Także to też jest jedno z najbardziej strzeżonych, zabezpieczonych miejsc na świecie. No, a naprzeciwko Białego Domu pewnie nieustannie ludzie protestują przeciw czemuś, wobec czemuś. Może ten, który tu mieszka, z okna zobaczy i nic nie postanowi. Tak to już jest. Trzeba naprawdę głośno krzyknąć, żeby ktoś nas usłyszał. Idziemy teraz, gdzie idziemy, Marianie? Idziemy dalej. Idziemy dalej, no, wiadomo. Taka ciekawostka.
Taka ciekawostka. Gdybym wykonał 7 telefonów, załatwiłbym nam wejście do Białego Domu, bo są takie badania, że 7 telefonów dzieli nas od każdego człowieka na świecie. Bo jak zadzwonilibyśmy do kogoś, kto ma właśnie jakieś większe koneksje, ta osoba pewnie zna kogoś, co ma jeszcze większe i w ten sposób możemy się skontaktować z każdą jedną osobą na świecie. Do kogo jako pierwszego byś zadzwonił? Zadzwoniłbym do Szymka, on zna wszystkich. Szymek by zadzwonił do prezydenta Wolsztyna. Prezydent Wolsztyna zadzwoniłby do prezydenta Poznania. Prezydent Poznania zna się z Dudą. No i w sumie Duda już ma chyba numer. To już nie, wypykło. Trump odwołał spotkanie z Dudą właśnie. Odwołał to spotkanie, mieli się teraz spotkać. A czyli Duda by zadzwonił do Trumpa i Trump do Bidena. No, 7 osób. Jakie to proste. Mimo, że stolica największego kraju na świecie i w zasadzie budynku najważniejszego na świecie, to zapachy są... Ale też... Zielone. No i czuć nie sprawdziliśmy, czy jest legalna, czy nie w stanie Maryland, nie? No, ale no, czuć marihuanę tutaj na ulicy, zaraz właśnie obok Białego Domu, także... Może to właśnie z prezydenckiego okna tam się ulatniało. Trochę tutaj te kolorowe futraczki z muzyczką są kontrastem dla tego miejsca, tych wszystkich tutaj pomników, zabytków, które widzimy. Także niekoniecznie mi się akurat teraz podobają te futraki. Jednak w takim miejscu jak to historycznym... O, wybita szyba. W aucie, także no trzeba tutaj uważać. I dalej jeszcze te food trucki, tak chyba już idziemy kilometr i przy ulicy stoi pełno food trucków. A tutaj jest beef Polish sausage. Nie smakuje to jak polska kiełbasa, uwierzcie mi. Rozmierzamy już, jesteśmy blisko obeliska. Nie jestem najlepszy z historii, ale o ile dobrze pamiętam, to tam właśnie w 2016 roku był Spider-Man. Tak, dokładnie tam. A w 1999 Marian na to usiadł. Nie no, na razie tu pójdziemy, no i później się wrócimy. Dobrze, Marian, pokaż, gdzie jesteśmy. Tutaj. Jesteśmy tu, a gdzie jest Biały Dom? White House jest tutaj, już byliśmy. Tu byliśmy, teraz szliśmy tu, jesteśmy tu. Street, tak. I potem gdzie chcemy iść? Wrócimy się do końca, musimy nie? Do tego Lincoln Memorial. Całe to przejść będzie trzeba. A tu? No. Tak, wracamy się do Lincoln Memorial, tylko teraz tak. W sensie, ja bym poszedł, tutaj jest, gdzie Forrest Gump stał. No właśnie. Aha, dobra, no faktycznie. Czyli... Musimy tu pójść, żeby zobaczyć, no, gdzie się wrócić, Forrest Gump. Także no, tak. Musimy, no dobra, czyli ten Reflection Pool, tak. Obelisk, to czyli idziemy teraz w prawo. Tak. No, później tu i do potem końca. Tu do Kapitolu aż dojdziemy. No i tu pewnie weźmiemy właśnie z tego... I tutaj do domu. Chyba, że się tego nie pije. Dobra. Przed nami obelisk, my staliśmy na pasach, więc Gosia miała chwilę, żeby poczytać. Więc... A może Gosia to wiedziała? A może wiedziała? Dobra. Wiedziałam tylko tyle, że jest to powiązane z Skarbem Narodu, z Nicolasem Cage'em, ale tak serio. A ze Spider-Manem. A ze Spider-Manem też, tak, racja.
Czego się dowiedziałam, że waży tyle, ile 6 tysięcy autobusów szkolnych, także to jest ciekawe. A po drugie tak, nie wiem czy widzicie, są dwa różne kolory. Jest to chyba związane z tym, że chyba przerwano na chwilę i potem jakby kończono, ale użyto troszeczkę innych materiałów, nie? Więc myślę, że z tego to wynika. Tak czy inaczej, dlaczego i w ogóle co to jest? Powiązano oczywiście z George'em Washingtonem, czyli pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który połączył Stany Zjednoczone po wielkiej rewolucji. Marian, załatwisz nam wjazd? No, tylko przede szybka. Szemek, otwieraj teraz. Jesteśmy właśnie pod obeliskiem. Schowaliśmy się w cieniu, bo mega słońce już tak przypiekło, że już raczej nie mamy siły ani ochoty iść dalej. Bo chcieliśmy dojść tam do Kapitolu, a tam za mną. Ale doskonale widać go z tej perspektywy. Główna rotunda wewnątrz Kapitolu to imponujące pomieszczenie, które jest ozdobione malowidłami i freskami przedstawiającymi sceny z amerykańskiej historii. W tym słynny obraz apoteoza Waszyngtona, który zdobi wnętrze kopuły. Podziemne tunele. Kapitol jest połączony z innymi budynkami rządowymi siecią podziemnych tuneli. Tunele te są często używane przez senatorów i kongresmenów do przemieszczania się bez wychodzenia na zewnątrz. Bardzo się podobało. A co najbardziej? Co najbardziej? Chyba najbardziej wzruszające były pomniki żołnierzy walczących w wojnie w Wietnamie oraz podczas wojny koreańskiej. Było dużo tych nazwisk tam. Tak, i też zobaczyliśmy weteranów właśnie, którzy walczyli i wzięli udział w ogóle w wojnie w Wietnamie. Teraz oczywiście to już są starsi panowie, starsi ludzie, ale było to naprawdę bardzo takie wzruszające. Do tego co jeszcze, ogromny pomnik Lincolna, wykonany z marmuru. Sama budowa tych wszystkich budynków oraz, nie wiem, każdy posąg, no coś wspaniałego, bo jest to tak pięknie i harmonijnie zbudowane. Odległości są ogromne, no dzisiaj zrobiliśmy już niecałe 17 tysięcy kroków. Także no, ale no swoje pochodziliśmy, nie? Chociaż i tak nadal nie przebyliśmy Nowego Jorku. W Nowym Jorku mieliśmy 40 tysięcy. No. A ty, Marian, jak tam Waszyngton się podobał? Co robisz? Gdzie jedziemy? Sprawdzamy trasę, gdzie jedziemy. Nie wiem, na ile kierowcy starczy sił. Także no trzeba tutaj jakiś nocleg znaleźć, bo faktycznie na razie jesteśmy bez noclegu. A Waszyngton, no robi wrażenie. Robi wrażenie, rzeczywiście ta przestrzeń, te spojrzenie z takiej perspektywy odległej na obelisk, super sprawa, także bardzo fajne miasto. A czego z historycznego punktu widzenia się dowiedziałeś? Dowiedziałem się, że wspinał się tam Spider-Man. Naprzeciwko jeszcze jest tacos Tijuana.
Z drugiej strony masz napis Malibu. Nie, dawaj jedna na drugi. No ale Matusz, jakie fantoszy, nie masz ketchup, jakie pikiem. No właśnie, ty nie jest ketchup na pewno. Jakby to był ketchup, to żenada byłaby. Marian, Marianie, co sądzisz o jamajskiej knajpie? Przepyszne jedzenie. A dlaczego tak sądzisz? No bo jak widać, daliśmy radę prawie. Trochę spicy, ale no ja akurat jestem bardzo otwarty na spicy, więc no genialnie. Ja w ogóle lubię jeść, lubię spać, także... Przedostatni dzień. Jesteśmy w tym hotelu. Zaraz gdzieś za Baltimore. Dzisiaj jest totalnie dzień na relaksie. Zmierzamy w stronę już wybrzeża wschodniego. Mam nadzieję, że temperatura i pogoda dopisze i uda nam się skoczyć do oceanu, trochę się pokąpać. I tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Dzisiaj taki relaksik. Zamknięte jest od 11. Nie, mobile. Tu masz normalny target. No ale to jest to samo, tak? No jakby w tamtym miejscu, no. Nie, on jest otwarty target, tylko... Tylko po prostu... Nie. Weszliśmy właśnie do kolejnego amerykańskiego super giga marketu. Target się nazywa. Tam Starbucksik. No i z Unicel to znaleźć kubeczek. My w zasadzie tak bez celu idziemy sobie popatrzeć na pierdoły. Muszę pokazać Izuni, że znalazłem ten kubeczek, którego szuka. Nie wiem, czy o to jej chodziło. Fruteczki. A czemu hot doga nie założyliście? A co to jest? Kula. Nie, kula. Kula. Bila. Nie, no kręgla. No nie wierzę. Są karty podarunkowe do Maca. Gdzie oni są? Za ile to? Fajne to jest. No spokojnie, nie musisz przerażać, też jesteś tak owłosiony. W sumie. Także no, tu w Targecie dział kostiumowy na Halloween, bogato wyposażony. O, coś tu Marian ma. Dawaj, dawaj parówo. Ale to nie ty powinieneś być moją parówką, a ja swoim kubkę? No dobra, bo zostajesz parówą. Dobra, to poczekaj. What does everyone think I'm green? I'm living my best afterlife, baby. Są kubeczki, ale nie w tym kolorze. I to jest taki duży, byś chciała, tak? Mniejszy, czyli. I kolejny sklep przed nami. Bagmans. Nie wiem, czy my pronunciation jest prawidłowe. Zaraz akurat za Baltimore, tu gdzie mieliśmy hotel, jest właśnie takie skupisko marketów. Na pierwszy rzut oka widzę, że sklep jest stylowy. No, taki on-on. Taki on-on. Ale ładne rzeczy są. No kurde, co na imprezę bierzesz, to fakt, że to 200 kosztuje, nie? Ale... Ale to jest ładne, naprawdę. Tak, naprawdę, nie? Ej, są kraby. Ej, masz to. Albo to typową gotowe wrzucasz na patelnię i pozwól. Tu masz na grilla. Ja, no zarąbiste. Ile to, wiele to? $30. To nie jest takie tanie. No, a przypuszczam, że w restauracji by kosztowało, wiesz, 100. No, wydaje mi się, że nawet tutaj jest lepiej niż w Walmartcie. A póki co, jeśli chodzi o spożywkę, bo nie wiem, czy to jest wielobranżowy. Dział florystyczny. No jest ogromny. Asortyment, powierzchnia. Kurczę, no jest tego tutaj tyle, aż głowa boli. Kolejka jedzie sobie w sklepie.
niesamowite. To 50 milionów rodzajów MMS-ów. Po co kupować tam parę kostek lodu? Można kupić całą Antarktydę. Coca-Cola w takich małych buteleczkach. Ale trzeba kupić ich co najmniej 8. Halloweenowe wypieki, ale Marian powiedział, że jest jakiś dział, który mi urwie tyłek. Także Marian, prowadź. Ale ładnie tu pachnie. Nie wiem ogólnie co pierwsze wziąć. No sushi, w ogóle oni to wszystko na świeżutko, wiesz, robią. Świeżutko. Sushi robione na świeżo. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja to wygląda tak pięknie, że ja nie wiem. Ty, to ja sobie wezmę tą. To weź sobie na to. Ja mam jeszcze obra pod dojedzenie. Biorę sobie dzisiaj, zaraz no jem. No i fajnie, też sobie wezmę. Tu ready, to jest... Czyli to jest dział ready. O, tu jest live lobster. No ale to jest tak naprawdę, to jest jakiś taki, wiecie, już lepszy, nie? My sandwich, beef sandwich. Jako samozwańczy ekspert branży spożywczej uważam, że sklep, w którym jesteśmy, Wegmans, no naprawdę robi niesamowite wrażenie. Asortyment, no dla nas wiadomo, to wszystko tutaj jest nowością, ale ilość takich półgotowców tak naprawdę, bo to nie są rzeczy gotowe, nie są to takie jak w Polsce, czasami mamy, nie wiem, gotowy obiadek, wszystko zapakowane hermetycznie, lodówkowe, gdzie może to stać 2 tygodnie, tylko to są naprawdę świeżutkie rzeczy, miksy sałatkowe, owocowe, ryby, owoce morza. Asortyment jest no nieprawdopodobny. My w Polsce no nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak szerokiej gamy produktów. Także super sprawa i no spędziliśmy tutaj chyba godzinę. Wybraliśmy parę ciekawych opcji. Te opcje, które wzięliśmy na szybko, czyli sushi, no myślę, że są na podobnym poziomie jak w Polsce w Carrefourze. No, Dawid uważa inaczej, ale ja jestem zdania, że ten poziom był podobny. Kanapki, jedna bardzo dobra, druga na takim kanapkowym, normalnym poziomie. No ale nie jesteśmy w stanie właśnie wszystkiego posmakować, więc ciężko powiedzieć, jak tak naprawdę resztę tutaj rzeczy smakuje, ale no sklep robi wrażenie. W ogóle wygląda przepięknie, naprawdę wygląda, jakbyśmy byli w jakimś, nie wiem, starym dworcu kolejowym, u góry jak chodziliśmy był zegar. Fenomenalna sprawa, także polecam ten sklep, bo jednak Walmart trochę wygląda bardziej jak nasz typowy supermarket, a tutaj no przeżycia są jednak zupełnie inne, więc warto go odwiedzić. Sześć pasów, a wciąż korek. Ten gościu chce z ten. Nasz ostatni nocleg, pensjonacik w Ocean Grove. Ale ostatni nocleg tak naprawdę będzie w samolocie. Tu wieczorkiem sobie tu przyjdziemy chillować. A tam już jest ocean.
Jesteśmy tu w Ocean Grove na molo. No fale w oceanie są olbrzymie. Nie po to tyle tu jechałem, żeby się teraz w oceanie nie wykąpać. No nie widziałem takich fal jeszcze ani w Bałtyku, ani w Morzu Śródziemnym, ani w Czerwonym. Wydaje mi się, że mają powyżej 1,5 metra, może nawet mogą mieć 2 metry te fale tutaj zaraz przy brzegu. Plaża jest tutaj bardzo szeroka. Nie ma parawanów. Właśnie uroku dodają te budynki tutaj typowo amerykańskie. Tu normalnie jest osiedle, ludzie tu mieszkają. Te budynki są no mega ciekawe. Tu jest naprzeciwko molo. Ale molo jest prywatne, tam jest ogrodzenie. Także po prostu pewnie ktoś w sezonie kasuje tutaj $1 za wejście. Mega ślisko, więc... Nie, chodź dalej, chodź. Tu trzeba mieć buty do wody jednak, bo... Bardzo, bardzo śliskie te skały niestety. No jest tu pięknie. Wszystko dopisuje i pogoda, słoneczko świeci. Piesek za mną idzie. W ogóle puściłem drona i puściłem go w tym, w tej opcji, w tym modzie circle, że krąży wokół mnie i dosyć blisko latał i piesek inny się nim zainteresował. Prawie mi go porwał. Z promenady przechodzimy teraz trochę bardziej w część miastową. Mijamy w ogóle taki opuszczony budynek, który został przekształcony, muszę powiedzieć, w galerię, tutaj graffiti i tak dalej, w środku też tam są jakieś malunki, także widzę, że w Stanach tutaj opuszczone budynki szybko zaraz są przekształcane w jakieś inne atrakcje, także nic się tutaj nie zmarnuje. Bardzo fajne, fajne. Tu już przede mną bary. Na początku ta pierwsza nasza promenadka to była taka klasyczna, którą znamy chyba z tych polskich nadmorskich miejscowości. A tutaj trochę, nie byłem w Kalifornii, ale no czuję taki vibe kalifornijski. Nie tylko ze względu na tą muzykę przed chwilą, która leciała, ale też właśnie na tą taką szerokość promenady, to, że jest zrobiona z takiego drewna. No na filmikach, które gdzieś tam widziałem właśnie z kalifornijskich plaż, to trochę tak to wygląda. Także no zupełnie zmieniliśmy jakby otoczenie w parę sekund. Super, no korzystamy z tego, bo jest co w ogóle zwiedzać. Jesteśmy wciąż tak podekscytowani, jak w pierwszym dniu, kiedy tu wylądowaliśmy, także cały czas ten stan się utrzymuje. Gdziekolwiek jedziemy, cokolwiek robimy, jest zawsze coś ciekawego. Yo, dog alleyways, tails of the block, concrete jumpers where we hustle, never stop. Fist by the fly, popping beats on the stoop, cornerstone whispers, plotting the next loop. Pytanie, gdzie idziemy? Znaczy, możemy zobaczyć w ogóle, jak jest ten, w tym barze, bo ma dobre opinie ten bar. Więc możemy sprawdzić, jak stwierdzicie, że to nie jest miejsce dla was, no to możemy wrócić do Oysters Bar. Ale mam wrażenie, że w Oysters z bar ceny będą też wunderbar, więc... Jak piwko, jak cydr? Spoko cydr. Jak piwko? Nie, no bardzo dobre, mi smakuje. A tobie? Też. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Wonder Bar. Jest tutaj bar na zewnątrz i bar w środku. Bardzo fajnie, naprzeciwko nas jest strefa z pieskami. Widzę dwa samojedy tam są. Ładnie. Taki amerykański klimat.
To możesz wybrzeża. Iza, to możesz nagrać sobie, jak rączką sobie robisz po tym. Jak ten gladiator. O. Ale to musi skakać bez zbliżenia. Ale wiecie, że tam musi być. Pojechać. No. Ready? Tak. Rączka. Gladiator 2, w sobie. Choć nie, za nisko jest, nie wysiądę tak. Że ja moją narzeczoną zabrałem na wschodnie wybrzeże, a moja narzeczona zabierze mnie na zachodnie. Taki jest dobry układ? Okej. Okay. A kiedy? Jak sprzedam nerkę. Ale nie, ale nie powiedziałam czyją. No już nie gadaj, bo dzięki usługom Mariana, naszego przewodnika, wcale nie jest tak drogo. No polecam jego usługi. O nic się nie muszę martwić. Chyba źle poszliśmy, ale to dobrze. Ale wam chciałem pokazać. W sensie źle poszliśmy, ale to dobrze, bo widzimy sobie taki budynek opuszczony właśnie, którego byśmy nie zobaczyli, gdybyśmy nie zbłądzili. A w środku są murale, graffiti. Murale, graffiti. Także taka hala. Czasami nawet jak zbłądzimy, to i tak znajdujemy się w prawidłowym miejscu. Dotarliśmy do ostatniego dnia naszej przygody w USA i idę teraz sobie na wschód słońca nad ocean. Niebo troszkę zachmurzone, ale już widzę, jak wyłania się ten piękny pomarańczowy kolor. No dzisiaj dosyć mocno wieje z rana i fale są jeszcze większe niż wczoraj. Są olbrzymie. No piękne miejsce. Domki amerykańskie, tu mamy ocean i wschód słońca. Także cudownie jest być tutaj. Moi współkompani jeszcze śpią zmęczeni, ale tak tutaj z tym pięknym wschodem słońca nad Atlantykiem się już żegnam i do następnych przygód.